To uczucie pustki. Gdy w głębi duszy nie wiesz, czemu to robisz. Ale robisz to. Bo tak należy. Usata si! Mach tu se Mika, he? Susan Fischer, gdzie? Pierdol się, morderczy psie! Gdzie? Nie mamy zbyt wiele czasu, by być szczęśliwym. Dni mijają szybko. Chwile są krótkie i ulotne. Rzeczywistość nie jest kolorowa, gdy masz przy sobie dzieci, które dorastają tak szybko, że nie nadążasz za ich tokiem myślenia. No cóż, chyba mam klasyczny sposób działania. W każdej dziedzinie. Tylko ona mnie rozumie. Tylko ona pozwala mi na chwilę odbiec od rzeczywistości. Mała filiżanka kawy. W spokoju, zanim moja kochana córka Susan wróci ze szkoły. Hej, skarbie. Cześć. Jak tam w szkole dziś było? Dobrze. Dobrze? Tak, tato, wszystko jest okej. Pytam serio. No nic. Tato, czemu obiadu nie ma? Znowu mam iść na mieście? Myślałem, że masz zajęcia muzyczne. Przecież wiesz, że są w środę. A dzisiaj jest... Piątek. Ta emerytura ci nie służy. Ach, te dzieci. To idę do ciebie. Witam bardzo serdecznie. Pańska godność sam Fischer, jak nie ma. Tak, o co chodzi? Mam dla pana ciekawą ofertę. Jestem zainteresowany. No cóż. W takim razie dam panu jeszcze tydzień na przemyślenie tej propozycji. Do zobaczenia. Kto to był?
A, wiesz, ci od telekomunikacji. Kłamiesz. Ja? Skąd? Mogę iść nocować do koleżanki? A zadanie? Nic tam nauczyciele nie zadali. Proszę, tato, pozwól mi iść. Gdzie? U kogo? U Katie. Chyba nie zamierzacie sobie spraszać jakichś chłopaczków? Skądże to będzie zamknięta nocka? No dobra, ufam ci. Możesz iść. Ale pod warunkiem, że będziesz cały czas pod telefonem. Spokojnie, będzie wszystko okej. Tylko nie dzwoń do mnie co godzinę. Będę dzwonił co pół. Tato! Żartuję. O której zamierzasz do niej iść? Po 16. Proszę, błagam, błagam. Proszę, wypuśćcie mnie. Nic złego nie zrobiłam. Proszę, błagam. Proszę. Przyznaję, że cię podziwiam. Pewna siebie. Dociekliwa. Potrafiąca postawić na swoim. Szkoda, że dociekliwa tam, gdzie być nie powinna. Ale cóż, taki zawód. A każdy zawód wiąże się z pewnym ryzykiem. My pilnujemy tylko swoich interesów. Przysięgam. Nikomu nic nie powiem. Będę siedziała cicho. Wyprowadzę się. Błagam! No już, spokojnie. Spokojnie. Wszystko się ułoży. Obiecuję. Rozpacz jest początkiem narodzin nadziei. Idź. Idź. To tylko czysty biznes. I jeszcze ostatnie pociągnięcie. Fajnie, że mnie zaprosiłaś. Nie chce mi się już siedzieć w domu z ojcem. Strasznie przynudza i nie potrafi gotować. No przestań, twój tato jest w porządku. Ty chyba nie wiesz, co mówisz. Oj, tam wybrzydzasz. No i skończyłam, jak wam się podoba? Ładnie, ale w tym niebieskim było ci lepiej. Serio? No. Myślicie, że Danowi się spodoba? Jemu? On przecież nie zwróciłby na ciebie uwagi, nawet jakbyś była bez ciuchów. Do tego się nie posunę. No.
Może jak ładnie poprosi? Zapomnij o nim. Lepiej powiedz co tam u Daniela. Ani mi nie mów. No co? Ostatnio wyszedł do mnie z kwiatami. Serio? No i co? Nie było mnie w domu, odebrała je moja mama. Prosiłby mi je przekazać, ale je zniszczyłam. Marywałaś? Nienawidzę gnoja. Co już wyjdę na miasto, tylko widzę z jakąś inną. Zdzirą albo dziwką. Więc dla mnie było tak pięknie, a on się to wszystko zepsuł, by się spotykał z tymi przyjaciółkami. Zresztą ostatnio mam już widziała go na mieście z jakąś gimbusiarą. A to frajer. Biedne kwiatki chociaż mogłaś mi dać. A gdzie tam? Zniszczyłam je, zrobiłam zdjęcie i wrzuciłam na Instagrama. Niech wie, że go nie cierpię. Gdzie idziecie? Przygotuję jakieś pizze. Pomogę ci! Fischer? Hansen. Co się stało? Czemu dzwonisz? Co mi możesz powiedzieć o programie ochrony byłych agentów? Jest jakiś problem? I to spory. Jakiś koleś przyszedł dzisiaj do mnie z interesującą propozycją. Podobno nikt nie powinien wiedzieć o mojej przeszłości. A jednak... Ktoś od tak wchodzi sobie do mojego domu i oferuje mi pieniądze za zabójstwo. Cholera. To poważna sprawa. Zajmijcie się tym. Robi się poważnie. Okej, przyjrzę się temu. To jest naprawdę bardzo dziwne. Byle szybko. Chciałabym mieć psa. Wejdź ze schroniska. Wyobraź sobie, ile psów czeka na adopcję. No nie wiem, zobaczę. Hej, skarbie. Już tęsknisz? Tato, Kate nie żyje. Susan? Tato, nie powiem naprawdę. Jestem zamknięta w łazience. Siedź tam, nie ruszaj się i bądź cicho. Jeżeli porywasz wróci, to zacznij krzyczeć, jak wygląda. Włosy, oczy, blizny, ubiór. Wszystko, rozumiesz? Krótkie czarne włosy, zielone oczy, na czarno. Zamknij twarz! Dzięki za pomoc. Wsadźcie sobie ten wasz program w dupę. Co jest? Czemu jesteś wkurzony? Wszystko jest pod kontrolą. Te skurwiele porwali mi córkę. A wy nie zrobiliście nic! Fischer, spokojnie. Nie rób nic na własną rękę. Zajmiemy się tym. Pierdolę to! Fischer? Fischer! Odezwij się! Fischer! Jak ci poszło z córką? Bez problemu. Coś cię boli? Suka się szarpała. Udawała twardą. A coś jej nie wyszło. Bolało? Zaraz ciebie zaboli. Nie dziwię się. W końcu to córka Fischera. Pewnie stary nauczy jej kilka chwytów. Możliwe. Robota to robota.
W ciągu kilku dni w naszym regionie mogą pojawić się opady śniegu. Słucham. Witam bardzo serdecznie. Mam dla pana ofertę nie do odrzucenia. Jeśli nie chce pan, żeby pańska córka została pobita, zgwałcona lub co gorsza, zamordowana, to lepiej niech pan mi wysłucha. Umrzesz za to. Za godzinę w parku pod ratuszem. Bez czwartego wydziału. Masz przyjechać sam. Pierdol się. Humor ci nie dopisuje? Jak mi przykro. Matka niewinnej córki już nigdy nie wróci do normalnego życia. Nie wiesz, jak ja się czuję. Podaj mi choć jeden powód, by mnie rozpierdolić i ubało tamte drzewo. Pewnie ten. Pan Eisenhower jest bardzo niezadowolony tym, że jeden z naszych zaufanych odbiorców broni postanowi urwać z nami wieloletnią współpracę. Więc mam mu przemówić do rozsądku. Nie, masz go zabić. Lepiej bierz się do roboty. Inaczej Leo będzie niezadowolony. Proszę o uwagę. Witam wszystkich zgromadzonych. Cieszę się, że każdy z was pojawił się na tym spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa narodowego. Przemawiam w imieniu pani prezydent Caldwell. Minionej nocy nasz emerytowany były agent specjalny jeszcze istniejącego wcześniej Wydziału III zaginął. Nie znamy dokładnie jego zamiarów ani działań, do jakich zmierza. Ale ma to powiązanie ze zniknięciem jego córki oraz brutalnym morderstwem w sąsiedztwie. Podejrzewamy, że stoi za tym jakaś większa organizacja niż indywidualny zabójca. Jason Hunter, agent 4 Wydziału i Dragan Nowakowski, agent tajnej jednostki operacyjnej Woron, są wyszkoleni w celu infiltracji najbardziej ryzykownych miejsc na Ziemi. Dopilnujemy, by sprawiedliwości stało się zadość. Strefa zrzutu, 3 minuty. Przygotować się. Do zobaczenia na dole, mój druhu. Wiarygodny kontakt, który miał styczność z działalnością Leo Eisenhowera, nazywa się Armando Berezzi. Pracuje w lokalnej telewizji. Jest też miejscowym dealerem broni i narkotyków. Podobno dziwek też. Umówiliśmy was z fałszywego numeru na spotkanie poza miastem. Chcemy, byście sprawdzili ten kontakt. Może przyjechać z obstawą. Zlikwidujcie ich, a główny cel przesłuchajcie. Możliwe, że dowiecie się nowych informacji na temat Sama Fishera. Wyrzucamy was wcześniej, żebyście wykonali rozpoznanie terenu i znaleźli dobry punkt obserwacyjny. Resztę danych wysyłam wam na obsad. Powodzenia.
czołem, kryminalny psie. Mamy do ciebie kilka pytań i radzę ci odpowiadać powoli. Bo co? Daj sobie spokój, zacznij mówić, bo nie wyjdziesz stąd w jednym kawałku. Bo to? Dobra, przestań. Co chcecie wiedzieć? Gdzie urzęduje wasz szef? Leo jest nieuchwytny, tak samo jak jego prawa ręka, Aldo. Hej! Skąd przybyliście? Mamy zlecenia na telefon. Jesteśmy porozrzucani po całym kraju. Od kogo macie telefony? Kto wam daje cynk o tych spotkaniach? Jak ci koleś zajmuje się tymi biznesami? Zwą go Drake Harris, czy jakoś tak. Kierunek Drake. Ten znów chuja leci. Biały Jastrzębiu, zgłoś się. Biały Jastrząb, odbiór. Drzwi frontowe nie działają, system się chrzani. Musicie wejść od strony ogródka. Kod do drzwi jest niezmieniony. Rozumiem. Pako! Drzwi frontowe się spierdoliły. Pako! Pako! Przestań już spać! Pako trochę zmęczył się robotą. Kim ty jesteś? Facetem, który połamie ci nogi, jeśli mu nie powiesz, jaki jest kod do drzwi od ogródka. Czekaj! Kod do drzwi to... 4... 1... 2... 7... Ech, znowu mi się trochę zbrzydło. Lepiej. Co ty to mówisz do siebie? A nic, tylko poprawiam swój wygląd. Nie masz czego poprawiać przecież. Wiem, jestem tak brzydki, że nic mi już nie pomoże. Nawet operacja plastyczna.
jak tam ci idą te komputerki, współczesna technologia? Zalogowałem się do sieci 4 wydziału z ukrytego IP i podłączyłem do satelity. Mam świetny podgląd teraz. Mhm. I tak nie wiem, co ty gadasz. Ja preferuję klasyczne metody. Takie jak kompas, a nie jakieś GPS i satelity. Sratatata. Ale to jest sratatata, pomoże nam zlokalizować pozycję Fischera i Eisenhowera. No dobra, niech ci będzie. Słuchaj, skoro już tu jesteśmy, to ja idę na miasto. Może trafię na jakiś klub. Idziesz ze mną? Chcesz to sam iść. Ja traktuję to jako tymczasowy pobyt. Pamiętaj, że ciągle jesteśmy na misji i musimy wykonać zadanie. Obudził się. I co? Teraz to ty jesteś po drugiej stronie. Zaskoczenia to ja też potrafię uderzyć. Myślisz, że to zabawne? Nie mam interesu was zabijać. Chcę pogadać tylko z waszym szefem. On chyba nie wie, co mówi, Julio. Zaraz to naprawimy. Poczekaj chwilę. Thank you.
żyjesz? Pusto. Spierdolił. Zostawione. Koszmary mnie dobijają. Teraz wiem, że nie da mi to spokoju, dopóki nie zakończę tej sprawy. No cóż. Aldo Cruz. A to skurwiel. Przynajmniej wiem, kto może mi pomóc. Słucham? Kon, tu Fisher. Fisher? Stary, a gdzie? Witaj, bracie. Nie widzieliśmy się tyle lat. Przyda mi się mała pomoc. Sprawa jest poważna. O! Skoro ty mówisz, że sprawa jest poważna, to chyba zamieni się w słuch. Thank you.
Schodź na dół. Siadaj. Oszczędźmy sobie tę szopkę. Usiądź. Znaję moją gościnność. Mówi się, że gość w dom, Bóg w dom. Twój ruch. Tracę czas. Twój ruch, Fischer, graj. Utniemy sobie pogawędkę przy grze w szachy. To jest zaskakujące. Czy wiedziałeś, że ta popularna gra wywodzi się z VI wieku naszej ery? Konkretnie z Indii. Dzięki temu rozwija się myślenie strategiczne i taktyczne, ale również cierpliwość. Mój pracodawca, którego już znasz, pan Eisenhower, nie jest zadowolony. A gdy nie jest zadowolony, to muszę doprowadzić do tego, żeby był. Chyba rozumiesz, co jest tego powodem. Mów do rzeczy. Więc nie wiesz? Drake. Nie graj ze mną w chuja, Fischer. Kontaktowałeś się z 4 wydziałem. Wysłali ci kolegów do pomocy i myślisz, że nie dowiedziałbym się o tym? Masz mnie za głupka? Nie wiem, o czym mówisz. Jeden telefon i grupa napalonych morderców zgwałcą i zabiją twoją córkę. Siadaj. Szachmat, skurwysynu! A teraz grzeczny mi odpowiedz. Co to za pajace? Drake? Lista połączeń czysta. Na wykazie operatora żadnych innych numerów. Z domu się nie rusza. Bez gości, zero ruchu w sieci. Na podsłuchu cisza. Rozumiem. Fischer, albo cię nie doceniam, albo mówisz prawdę. Nie kontaktowałem się z nikim. Dobry chłopak. Dla mnie liczy się tylko dobro córki. Chyba sobie kpisz. Nie pytam cię, co o tym myślisz. Twoje kolejne zadanie będzie bardzo specjalne. Będą się zeskrobywać ze ściany. Wiesz o tym? Masz coś? Wygląda na to, że dwóch agentów 4 Echelonu i Woronu wyruszyli tobie na pomoc. Niejaki Jason Hunter, pseudonim Spajkow, i Dragon Nowakowski, pseudonim Draco. Miło z ich strony. Możemy się z nimi jakoś skontaktować? Włamanie się do bazy 4 Echelonu przewyższa moje możliwości. Postaram się, ale nic ci nie obiecuję. Informuj mnie na bieżąco. Wcipska dziennikarka zbierała na nas dowody, które, no jakby to ująć, nie leżą mi. Współpracowała na potajemnie z tą grupą. Dlatego nie będzie mi przeszkadzać, jeśli kilku zabijesz. Któryś z nich trzyma wszystko przy sobie na pendrive'ie. Znajdź go i zniszcz. Wszystko? A co, liczysz na jakiś aplauz po nagrodę? Bierz się do roboty, mi nie wkurwię. Skurwiel. Ej!
Nie śpi, bo cię ukradną. Popierdoliło cię? W łeb się, kurwa, jemi. Debil. Wypierdalaj stąd, kimkolwiek jesteś! Już! Fisher, wiem, że nie możesz teraz mówić. Słuchaj, Drake ma jakieś ważne spotkanie niecały kilometr stąd tego ranka. Za jakieś 3 godziny i 34 minuty. Myślę, że to dobra okazja, by z nim pogadać. Trzymaj się i nie zrób nic głupiego. Nie martw się, wszystko idzie zgodnie z planem. O kurwa! Trzymaj się, jeśli ci ucieknie, masz podwójnie przejebane, rozumiesz? Podwójnie! Jacob, mów do mnie. Widzisz tu Ranusza! Dobra. Kamerze przemysłowej. Jacob, już nie potrzebuję pomocy. Kurwa, blisko było. Zginiesz, ty i twoja córka. Już jesteście martwi. Gdzie ona jest? Spotykaliśmy się niedawno z tym Arabem. On handluje ludźmi. W Iraku. Chcesz mi powiedzieć, że... Leo zrobił się w chuja. Z tego, co mi Aldo mówił, to nie zabija kury znoszącej złote jaja. Już nie odzyskasz swojej córki. Jeszcze nie dokończyliśmy rozmowy. Już jesteście martwi. Spotykaliśmy się niedawno z tym Arabem. Chcesz mi powiedzieć, że... Leo zrobił się w chuja. Z tego, co mi Aldo mówił, to nie zabija kury znoszącej złote jaja. Już nie odzyskasz swojej córki. Ten skurwiel do mnie strzelał i groził mi bronią. Wyluzuj. W chuju mam twoje wyluzuj. Mogłem zginąć. Mówiłem ci, że to był zły pomysł. Wykonujemy tylko zadanie, które powierzył nam Leo. Pisałeś się na to, więc nie jęcz. Mówię ci, Aldo. Musimy coś zrobić. To tykająca bomba. Zaczną umierać ludzie. Ludzie umierają każdego dnia. Co za różnica. Ja nie jestem nimi. Rozumiesz? Nie jestem, kurwa, nimi! Wiesz, co powiedział Lucjusz Aneusz Senek? Mam to w dupie.
Siadaj. Powiedział, że najpotężniejszy jest ten, który panuje nad sobą. Nauczyłby się czegoś od Fischera. Mamy jego córkę, a mimo tego nie wymiękł. Ty tu srasz, bo zamieniłeś z nim kilka słów na osobności. Nie udawaj, że cię to nie rusza. Sam mu dałeś sprzęt, żeby uratował cię przed więzieniem. Zniszczył dowody na ciebie, które ta dziennikarka zbierała od miesięcy. Uzbroiłeś bombę. Rozumiesz? Po pierwsze, nie mnie, a nas uratował. Po drugie, spokojnie. Targają nim emocje, a nie logika. Szybko popełnił błąd. Ty chyba nie rozumiesz. Jeśli mi dobrał się do Dubska, to tobie też może się dobrać. Wszystko jest pod kontrolą. Wykonał powierzone mu zadanie. Odskoczył na chwilę w bok. Ale zrozumie, że jeśli nie wykona tego, co mu każemy, to jego córka umrze. Będzie miał jeszcze jedno zadanie. A potem go zabijemy. Zabijemy? Czemu nie pozwolisz mu żyć? To jest Fischer. Sam Fischer. Nawet jeśli oddamy mu córkę i zapewnimy spokojne życie, będzie na nas polował nocami. Wybrałeś jednego z najgroźniejszych agentów ostatnich lat. Tylko on potrafi wykonać zadania, które są nam powierzone. Tylko on. Potrafi ukryć się w cieniu i niepostrzeżenie wykraść dane. Zabić cel. Wiesz co? Będziemy w kontakcie. Drake Taurus. Nie oglądam Drake'a. Zaczyna panikować. Boję się, że zrobię jakieś głupstwo. Znajdujesz się teraz na terytorium wroga. W tym przebraniu jesteś ukrytym Arabem. Al-Salim jest gdzieś w pobliżu. Poznasz go po charakterystycznej, długiej brodzie. Tutaj co drugi nosi taką brodę. Rozpoznasz go. Jest specyficzny. Darchis! Dostał wakti, yalla! Walakin kunt dajman batfa raszwa i kharrajuni. أعتقد أني ممكن أروح يوم الخميس أنا بس محتاج هدية تام بالمحل مكاني إدها حصلات هاجة أنت إلا مسعول أنا دلوقتي Musa atası. Mahdus Amika, Susan Fischer, gdzie? Pierdol się, morderczy psie! Gdzie? Gdzie go znajdę? W kieszeni!
Fischer? Kurwa. To ja, Drake. Będę się streszczał. Wiem, gdzie jest twoja córka. Aldo trzymają gdzieś blisko siebie. Słyszysz? Zakończ to. Ja mam już dosyć. W mordę! Nie uwierzysz, co mam! Mów! Patrz! To Sam Fisher i nasz delikwent Drake Harris. Jop, twoja maś! On może być nieobliczalny. Dobra, sprawdź nad tym, z tym swoim czymś, gdzie on teraz jest. Niech chuj! Fisher ostatnio widziany na lotnisku. Leci do Iraku. Mirawa.
Co ten pajac planuje? A co z tym drugim? Dobra, jego też mam. Kilka godzin temu widziano jakieś 10 ulic stąd, na jakimś kompletnym zadupiu. Słuchaj, mam pomysł. Ty jedź do hotelu, spakuj się i leć do Mirawy. Ja zajmę się Drake'iem. Dzień dobry. Dobra. Przejrzałem telefon tego szejka. Twoja córka znajduje się kilometr stąd, w jakimś totalnie rozpierdolonym budynku. Szejko? Nie ma co jak w domu. Kto tam? Obsługa hotelowa. Czy potrzebuje pan czegoś? Nie, dziękuję. Wszystko już mam. Może posprzątać panu pokój? Albo przynieść coś do jedzenia? Nie, naprawdę. Wszystko jest w porządku. No cóż, w sytuacji bez wyjścia wszystko można potraktować jako broń.
Słaba ta obsługa hotelowa. Coś śmiesznego? Jason Spike of Hunter. Agent specjalny 4 Wydziału. Miło cię poznać. Zamknij mordę! Może mnie rozwiąż, że gadamy tak mężczyznę. Już miałeś swoją szansę. Gdzie jest Sam Fisher? To wyglądam na jego ojca. Nie wiem, gdzie jest. Nie zgrywaj cwaniaka. Lepiej zacznij mówić! Co? Kolejna misja ratowania świata? Mamusia zadzwoniła? Halo! Yo! Ronaldo! Kutas. Jestem. Co się dzieje? Aldo Cruz współpracuje z prywatną armią, organizacją lub coś podobnego. Co? Znamy prawdopodobnie miejsce, w którym może znajdować się ich centrum dowodzenia. Hmm.
chcemy, żebyś tam pojechał i zinfiltrował bazę. Znajdziesz tam odpowiedzi na nurtujące pytania. Dobra. No, witamy ponownie. Potem dokończymy spotkanie. Zapomnij o tym. شي مرة سمعت موسيقى روعة هيك؟ اسمع اشتري كل شي للبيع كل شي للبيع تعوا اشتروا المعروف Nie są zwykli żołnierze. Boisz się tak samemu chodzić po lesie? Fajnie w dupę. Może zaczniemy od początku. Co ty na to? Ja sobie czego chcę. Pierwsza zasada. Ja zadaję pytania, a ty odpowiadasz. Druga zasada. Za niekulturalne odpowiedzi będziesz zbierał swoje pocięte palce z ziemi. Zrozumiałeś? Kim jesteście? Prywatną armią. Nazywamy się Widma. Czy Leo z wami współpracuje? Kto? Sobie przypominam.
Tak, że nasz dowódca wysyła nasze oddziały do Leo, a on dostarcza nam broń różnego rodzaju. Po co mu ta armia? Znaczy wy? Nie wiem, ja to tylko wykonuję rozkazy. Okej, powiesz mi coś jeszcze przydatnego? W budynku znajdują się wiązki laserów. Zobaczysz je tylko dzięki termowizji. Dzięki, bez ciebie bym sobie nie poradził. Nie ma sprawy. Lubię pomagać ludziom. Wszystko się spierdoliło. Ale mam coś lepszego. Za pół godziny w umówionym miejscu. Jeszcze za czasów trzeciego wydziału pracowaliśmy nad sprawą żniwiarzy. Grupy, która co 7 dni atakowała inne miejsce na Ziemi. Los Angeles, Warszawa, Paryż i wiele innych. Dowiedzieli się, że trzeci wydział pracuje nad ich powstrzymaniem. Oni zaczęli eliminować nas. Padaliśmy jak muchy. Zostało nas tylko dwóch. On zmienił całkowicie tożsamość i ukrył się. Zrobiłem to samo. Niestety, albo i na szczęście, na świecie nic się nie ukryje. Sam Fisher, przybyłeś po pomoc, czy się stęskniłeś po prostu? Mów, co wiesz o Leo i Aldo. Chodzą pogłoski, że to ta sama osoba. Rozwiń. Aldo posługuje się dwoma tożsamościami i pilnuje dzięki temu głowy w interesach. Wszyscy ludzie będą patrzeć poważnie na staromodnego Niemca, niż na wrażliwego dzieciaka. Skurwiel. Podobno jeszcze gdzieś za granicą jest prywatna armia zwana Widmami, która dostarcza mu cały wojskowy arsenał. Chce dzięki temu podbić cały czarny rynek. A, jeszcze jedno. Transport ludzi do Iraku został odwołany. Szukaj swojej córki blisko Aldo. Udało mi się namierzyć ich sygnał! Stary, ukryj się w cieniu. Są gdzieś niedaleko. Jacob, mam ich w polu widzenia. Mamy dostęp do wszystkich danych. Wyśmienicie. Siedź cicho. Namierz mi jego telefon komórkowy. Ma w kieszeni. Dobra. Znasz to uczucie, jak wibruje ci telefon, a tak naprawdę ci nie wibruje? Nieważne, rozpraszam je tylko. Pięknie. Odłożył. Teraz już jest szeroko otwarte. Mamy praktycznie wszystko. Nazwy agentów, ich plany działania, akta, dowody, nawet te fałszywe. Zajebiście.
Mam pomysł. Cholera, mają dostęp do całej bazy czwartego wydziału. Jakim cudem? Jeśli nie możemy ich zabić. Niech sami się wyeliminują. Jesteś geniuszem. O ja pierdolę. Wysłał do jednego z agentów wiadomość, by zabił swojego wspólnika. Jacob? Wchodzę tam. Zadanie wykonane. Świetnie. Zbieram się. Musimy jeszcze coś załatwić. Słucham. Jacob Cole? Kto mówi? Nieważne kto mówi, ważne kto po ciebie idzie. Czego ode mnie chcesz? Zbieraj się, czekam pod domem. Co? Jesteś tam dalej w teatrze? Tego co? Będę tam za pół godziny. Musimy pogadać. No dobra, a co się dzieje? Muszę wyjechać na cegielnię. Mam tam ważne spotkanie. Opowiem ci jak przyjadę. No dobra, nie ma problemu. Na razie. Do zobaczenia. Czekałem na ciebie. Odłóż to dziecko, bo się skaleczysz. Nie znasz mnie. O, znam cię lepiej niż ci się wydaje. Zostań w fiucie. Co to, Karate Kid? Wypisałeś sobie wyrok na własną śmierć. To wy ją sobie wypisaliście w momencie, kiedy jeden z was przekroczył próg mojego domu. A teraz, gdzie jest moja córka? Chuj ci na imię, skurwysynu! Zła odpowiedź.
kurwa, przestrzeliłeś mi kolano! I tak już wiesz! Ach, Drake ci powiedział! Miękki fiut spanikował! Bo postraszyłeś go pistoletem! Wszystko pisze! Gleba! Gleba! Wszystko pisze! Wszystko, poddaj się! Na ziemię powiedziałem! Na ziemię! Z lewej! Dobra! Dawaj! Chodź tu! Poddaj się! Na ziemię! Kryminalnych psów. Mój druh, potrzebuję twojej pomocy. Kroi się coś wielkiego. Dobra, wodzu. Daj mi telefon. Po co? Nie będę powtarzał się. Co ty robisz? Namierzają go! Słuchaj. Widma ciebie ścigają. Cholera, co robimy? Jak mnie znalazłeś? Czemu chcesz mi pomóc? Mam pewien dług u Fischera. Nie mogę się z nim skontaktować od kilku godzin. A co jeśli jest? Jest... Wypluj te słowa! Nie jest! Agenci 4. Wydziału chcieli go znaleźć, ale... Jake Taurus. Z laptopa agentów wysłał rozkaz do Dragana, żeby zlikwidował Jasona. Cwane skurwysyny. Co robimy? Córka jest u Aldo. Aldo i Leo to ta sama osoba. Wiesz, też tak myślałem, ale... Naprawdę myślisz, że Aldo i Leo to ta sama osoba? Ej, a ty gdzie? Po kawę. Nie mogę myśleć bez kofeiny. Siedź tu i nawet nie mrugnij okiem, okej? Okay? Zaraz będę. Drago, jestem w budynku. Podaj status. Drago! Cholera. Thank you.
robisz? Kurwa, to nie jest zabawne. Mów do mnie! Drago! Rozkazy! To rozkazy! Moi droch! Aldo, jesteś trupem. Nie zachowuj się, jakbyś nie wiedział, że to tak się skończy. To decyzje w twoim życiu cię tutaj przyprowadziły. W to całkiem miłe miejsce. Zgodziłem się na jedno zadanie, a ty mnie oszukałeś. Życie nie jest sprawiedliwe. Nie tłumacz sobie swoich szalonych pomysłów prostymi anegdotami. Rozjebałem twoją nienaruszalną ekipę. Ugięła się pod moim ciężarem. Najlepszego zawodnika zostawiłem na koniec. Wiem też dobrze, że moja córka jest w tym budynku. I co zrobisz? Wstaniesz i mi wpierdolisz? Huh? Słuchaj, ty się nim zajmij, ja muszę coś załatwić. Miło mi było pana poznać, panie Fischer. Jeśli coś zrobicie... Zamknij mordę! Gówno zrobisz, bo jesteś związany! Wziąłem bez kofeiny i tak jesteś już roz. A więc przyszedłeś. Aldo. Fischer. Szybko, Fischer pobiegł tam. Tutaj na górę, szybko! Powoli, powoli. Sprawdzać rogi. Jest gdzieś na dole. Zrozumiałem. Idę tam. Zostań na miejscu. Hmm.
Patowa sytuacja. Może załatwimy to jak mężczyźni. Przestań dramatyzować. Bierz go. Moje. Według ulicznych kamer wóz Aldo został widziany koło Teatru Miejskiego. Tutaj powinieneś znaleźć Fischera, jego córkę i Aldo. Powodzenia. Okej. Thank you.
No cześć! No byłaś. Powiedziałem, że umrzesz za to. I słowa dotrzymuję. Jeszcze nie dotrzymałeś. Oficjalnie chcemy zaprzeczyć, jakoby czwarty wydział istniał. Wszystkie ujawnione materiały zostały spreparowane, by uderzyć w gospodarkę i nasz kraj. Byśmy poczuli się zagrożeni. Ale tak nie jest. Nasz kraj jest naszym domem i nie pozwolimy, by ktoś wchodził do nas z buczerami. Nasi informatycy już blokują dane, które wyciekły niedawno do sieci i dementujemy wszelkie plotki, jakoby nasza agencja sprzymierzyła się z czarnym rynkiem w celu korzyści finansowych. Oświadczam, że sprawcy tego całego zamieszania zostali odszukani i wymierzona im została sprawiedliwość. Nie było żadnej listy agentów czwartego wydziału. Ktoś taki jak Jake Raven Morris nie istniał. Adam Bishop nie istniał. Dragan Nowakowski nie istniał. Jason Hunter też nie istniał, tak samo jak Sam Fisher. Dziękuję.